Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Po dwuletniej nieobecności w tej sali koncertowej wykonywania na żywo muzyki. Bardzo się cieszę, że nasz koncert doroczny, który odbywa się corocznie z wyjątkiem przerwy w ubiegłym roku, mógł dojść do skutku. Bardzo się cieszę, bo to bardzo ważny koncert. To jest koncert podsumowujący pracę uczniów Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach. Po prostu liceum muzycznego, jak zawsze wszyscy absolwenci szkoły o tym mówią. Witam serdecznie zacnych gości, którzy przybyli na dzisiejszy koncert. Witam pana Stanisława Maliszewskiego, starszego wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Witam księdza biskupa Mariana Niemca. Bardzo serdecznie witam grono wicedyrektorów i kierowników naszej szkoły. Salę koncertową zapełniają pedagodzy, rodzice i uczniowie naszej szkoły, ale również nestorzy, pedagodzy naszej szkoły. Serdecznie witam panią Ewę Nowak. Trudno nazwać kogoś, kto utracił ojczyznę gościem w cudzym kraju. Trudno, bo gość to jest ktoś, kto z własnej woli przychodzi do naszego domu. Mamy wśród nas wspaniałych muzyków, młodych ludzi z Ukrainy. Niektórzy z nich przybyli do nas wcześniej i już zdążyli naszą szkołę poznać. Ci, którzy poznają ją od tygodnia albo od paru dni, są również z nami. Wszyscy Państwo wiedzą, czują, myślą o tym, co się dzieje za naszą granicą wschodnią. Wszyscy wiemy, jak serce nas boli, jak oglądamy i czytamy doniesienia prasowe. Nasi muzycy ukraińscy postanowili dla pokrzepienia serc i dla podniesienia wszystkich na duchu zaśpiewać swój hymn narodowy. Ja poproszę Państwa o powstanie, a na estradę zapraszam uczniów naszej szkoły. Andrii, Noe, Sofia, Irina, Anastazja, Igor, Solomija, Żenia, Esfir, Irina, Liza. Uczcimy chwilą ciszy wszystkich tych, którzy polegli już w tej wojnie w Ukrainie. Do hymnu. Ще нам, браття,
Thank you.
Serdecznie dziękujemy panu Wojciechowi Frontowi, który przygotował sekcję dętą orkiestry. Szanowni Państwo, nie widzieliśmy się prawie 2 lata. Wydarzyło się dużo różnych rzeczy po drodze. Mieliśmy zdalne nauczanie, o zgrozo. Miejmy nadzieję, że już te czasy pandemiczne powoli odchodzą w zapomnienie. No ale za granicami RYM dzieje się różnie, stąd nasze kolory też między innymi. I ten ostatni utwór chcieliśmy dedykować wszystkim tym, których żeśmy stracili w tych ostatnich czasach. Tym, którzy próbują wrócić po tym, co się wszystko wydarzyło, do normalności. Albo tym, co jeszcze o tą normalność usiłują walczyć.